Widzowie, widzowie, nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim odcinku, dlatego dalej jestem niewidzialny, ale spoko. Możemy to jeszcze wykorzystać przez 1 minutę 30 sekund. To nam w zupełności wystarczy. Ja schodzę sobie tutaj na dół i zabieram TNT. I robię to, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli widzowie, wyrabiamy hejtera w masowe przestępstwo wysadzenia czegoś na palionowie. Biorę 41 TNT, bo więcej i tak nie wykorzystamy. Poza tym nie chcę robić wielkich szkód na palionowie, bo jakby się tam kiedyś wydało, że to jednak ja zrobiłem, to jednak miło by było nie odpowiedzieć za wysadzenie połowy palionowa. Wiecie, o co chodzi. Więc przygotujmy sobie to wszystko i zróbmy pułapkę na hejtera. To jest mój plan, to jest mój plan na cały ten, że tak powiem, złe coś. Nie wiem, jak to nazwać. Zły... Brakło mi opisu na to, co złe. Na ten... zły plan, no po prostu, no tyle. Dobra, słuchajcie, wykorzystuję to, że jestem jeszcze niewidzialny, ale tylko przez 47 sekund jeszcze, więc w sumie niewiele, ale musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy mogli coś wysadzić. To musi być coś, co będzie łatwe do odbudowania, tak wiecie, żeby nie było dużych strat na palionowie, a żeby jednak mimo wszystko wybuchło coś, co jeżeli, wiecie, jakby powiem, nie wiem, palionowi doniosę czy coś, to żeby on zakazał używania TNT. To jest plan, jeżeli on, słuchajcie, to jest prosta sprawa, już wam to tłumaczę, bo ja już myślałem nad tym jakiś czas temu i teraz mi się wszystko połączyło w jedną całość. Wiecie co, czekajcie, ja się schowam po prostu na chaty tutaj, bo ja zaraz będę widzialny, więc schowajmy się tu. I teraz tak, tłumaczę wam, o co chodzi. Prosta sprawa, jak po prostu, jak to się mówi, jak budowa cepa, już wam mówię. Widzowie, jeżeli palion zakaże używania TNT, to TNT stanie się nielegalnym przedmiotem na palionowie. A za nielegalne rzeczy płaci się drogo. Za nielegalne rzeczy są po prostu bardziej takie, wiecie, ekskluzywne bym powiedział. Że jeżeli tego nie można mieć, a ktoś to ma, no to ktoś jest w stanie dać za to duże pieniądze, no bo jednak ryzyko jest to posiadać. I to musi być opłacalny biznes. Dlatego, jeżeli zostanie zakazane na palionowie TNT, to będę, no po prostu bogaty, bo wiecie, ile ja mam tego TNT, ja mam go tyle w tym momencie, że ono już teraz jest warte ogromne pieniądze, a w momencie, kiedy ono będzie nielegalne, to ono zyska dwukrotnie na wartości. To jest niesamowite. Więc ja w tym momencie muszę zaplanować taki właśnie, prawda, przebieg tutaj i to wszystko gdzieś skidzać. Tylko muszę kontrolować to, żeby gdzieś tutaj hejtera nie zobaczyć, żeby on nie widział, że ja to zrobiłem. I teraz tak, czekajcie, bo tak pomyślałem sobie w sumie, że jakbyśmy dom wysadzili wiśniaków, to nie jest duża strata. A wiecie, a jest jakby możliwość na to, żeby go jakoś wrobić, że niszczył, on też zresztą wcześniej ich wywalał z tego domu, więc w sumie daje to nam taką podstawę do tego, żeby uważać, że wiecie, że jak on to wysadzi, to wiecie, to palion uzna, że faktycznie mógł to zrobić on, więc uwaga, w tym momencie robimy taką akcję, że ja się wkopuję pod ten domek, murujemy to tutaj i robimy tak, robimy tyle. Tyle wystarczy, bo to już naprawdę będzie duży wybuch. To już wysadzi tak naprawdę większość domku, moim zdaniem. Więc myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Rozwalmy sobie to, żebym miał tego dirta, żeby to się wszystko ładnie zamurowało. Pyk, pyk i tu, pyk. Dobra, mamy to. Jest tam zostawione to TNT. Teraz wiecie, co jest najważniejsze? Czekajcie, bo jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Zrobić tak, pyk, pyk, żeby to TNT na pewno się załapało. Ajajaj, to tu bym musiał zrobić. Czekajcie, pyk, pyk, dobra. To, żeby TNT się na pewno złapało. Powiem mu, żeby w tym miejscu wysadził domek, albo nie, czekajcie, jakby to zrobić? Ja musiałbym go zmusić jakoś do tego, żeby on chciał mi zrobić na złość i wysadzić kawałek domu. Na przykład powiedziałbym mu, że ma się nie zbliżać do tych wiśniaków i nie robić im krzywdy i wiecie, jakoś go sprowokować do tego, żeby chciał wysadzić ten domek. Tylko w jaki sposób go sprowokować? Czekajcie, myślę nad tym, żeby powiedzieć mu, nie wiem, na przykład, że i tak nie może, trzeba mu wjechać na ambicje, powiedzieć mu, że on czegoś nie może, że i tak nie możesz tego rozwalić, i tak jakby nie masz, w ogóle jesteś kidoskiem i nie masz psychy w ogóle rozwalić tego, że tak tylko straszysz i ten, i on wtedy, wiecie, on się wtedy uniesie i powie, co? Nie dam rady i może da to TNT akurat i wysadzi, tylko trzeba jakoś sprawić, że albo mu powiem, że chodź, jak taki jesteś cwaniak, to proszę bardzo, wysadź ten dom i tu stanę. O, to jest dobry plan, to jest dobry plan. I wtedy tu się będzie akcja rozgrywała i jest szansa na to. Dobra, jest na to szansa. Jest szansa na to, że on to wysadzi i że będzie duży przypał. Więc ja lecę teraz do niego. On gdzieś tu był, ja go gdzieś tutaj widziałem, że się kręcił. Więc tak, czy on jest u siebie na chacie? Może być u siebie na chacie. Czekajcie, polecę do niego. Polecę do niego i zobaczymy, jak się przelecę. Wiecie, teraz tu już na widzialności jestem, więc git. Czy jest tu hejter gdzieś? Czekajcie, szukam go. Czy jest u siebie na chacie? Halo, hejter! O, siema! O, siema, siema, chodź, stylu, chodź, co tam? chodź, musimy porozmawiać. No chodź, po prostu przejdziemy się po palionowy, ale nie do twojego domu. Nie, tam nie musimy iść. Chodź za mną tutaj. Przelećmy się tutaj, co patrz, jest? Bo ogólnie chciałem ci powiedzieć tak. No, ciężko, że tak powiem, było między nami w wielu sytuacjach. Było bardzo ciężko. No, ja chciałbym tak z tobą... Co będzie?
Prawie najciężej ze wszystkich. Prawie najciężej, tak? Ale słuchaj, myślę, że my sobie jeszcze wielu rzeczy nie wyjaśniliśmy. Ogólnie to tak. Ja chciałem, żebyś stanął w tym miejscu i posłuchał mnie, co chcę ci powiedzieć, bo poturbowałeś tych wieśniaków naprawdę bardzo. Im na psychice to wszystko siadło, one nie nadają się do roboty. No właśnie, one siedzą w miejscu i one się boją ruszyć. Ty wyrzuciłeś ich z tych domów i po prostu one teraz nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Ten golem tutaj chodzi taki biedny, te wieśniaki chodzą, ze sobą tylko rozmawiają i nie chycą się roboty. I to jest wszystko twoja wina. Ja chciałbym się ciebie spytać, jaki masz zamiar teraz sprawić, żeby one z powrotem odzyskały swój stan psychiczny, który miały i nie stały w miejscu jak takie głupki. Ale się na mnie patrzą jak na jakieś debila. No bo one mają do ciebie żal. Ty im zniszczyłeś psychikę, rozumiesz? No dobra, ale to co ja mam zrobić? No oni słuchaj, mnie nienawidzą, co teraz? Wydaje mi się, że one po prostu się nieswojo czują jak cię widzą. Moim zdaniem to ty się powinieneś nie zbliżać w ogóle tutaj do tej wioski. Patrz, chodź, chodź. Chodź, bo tutaj widzisz te domy. Patrz, jakbyśmy tak wyznaczyli taki obszar, że na przykład stąd, nie? Tutaj koło tych posągów, tu w ogóle w tamtą stronę się nie zbliżasz, nie? Co taką linię mówisz. No i tam to, najlepiej w ogóle do samego końca, ani do szkoły, ani do Milki się nie dobijać, co, nie? Czemu? Nie, no tak to się nie zgadza, przecież no tam co? Wieśniaki mieszkają. Słuchaj, ale ty i tak już nie możesz nic zrobić tym wieśniakom. No okej, okay, ale przecież czemu Milki mam nie wchodzić, czemu? No bo ona jest, ale nie, ale musiałbyś przejść przez wioskę wieśniaków. Nie chodź tędy. Ale mamy litrę. Dobra, słuchaj, nie, zakazuję ci wchodzenia na tą wioskę, bo ty po prostu stresujesz tych wieśniaków. No, ale nie wiem, czy nie wejdę przypadkiem. Ja nie masz. Jak wejdziesz przypadkiem, to już miał problemy, rozumiesz? No ty i tak, ty i tak poza tym jesteś takim kidoskiem, co wiesz, co... Taki kidoskiem, kurde, bambiku. No co bambiku, co bambiku, no co bambiku? Co, chcesz się bić na miecze, bo jak ci zaraz wyciągnę lutę, to zobaczysz. Nie lubię tego łuku. Słuchaj, nie zbliżaj się do tej wioski, bo i tak nie powinno cię tutaj być, wiesz o co chodzi. Więc po prostu nie dotykaj najlepiej tych wszystkich rzeczy. Czyli grożysz mi, tak? Grożę, tak, w tym momencie tak. Bo niszczyłeś wioskę, nad którą ja pracowałem i bardzo mi się to nie podoba. Więc nie zbliżaj się do niej, nie niszcz jej, wiesz o co chodzi. No dobra, Bambik, ale tak? Co ja z tego będę miał? To nie ważne, co ty z tego będziesz miał, to ważne, co ja z tego będę miał. Ja będę miał z tego to, że wieśniaki odzyskają zdrowie psychiczne i będą w stanie walczyć na nowo. No, a widzisz, te golemy cię też nie lubią. Te golemy cię też nie lubią. No nikogo nie lubię. Dobra, hejter, słuchaj, mam nadzieję, że się rozumiemy i po prostu wróć do siebie na chatę i się nie zbliżaj do tej wioski, dobra? Ale ty jesteś takim królem, żeby mi rozkazywać, ale to nie chodzi o bycie królem, tu chodzi po prostu o to, że ta wioska musi być bezpieczna, a ty tutaj zdecydowanie ja rozumiem, nie jesteś. To dywan powiedział, ale ty, ktoś taki jak no to ja załatwię, żeby ci dywan zabronił, prawda, tu przechodzenia. Słuchaj, inaczej, nie, stop. Jeżeli zobaczysz, że zbliżasz się do tej wioski, jeżeli zobaczysz, że znowu nękasz tych wieśniaków, idę i wysadzam ci tą twoją łapkę w dół, rozumiesz? I po prostu koniec, nie będziesz już jej miał w ogóle. Tak. Co ty robisz? Nie wysadzisz tego. Słuchaj, nie? Jak to wysadzisz, to ja ci wysadzam chatę. Nie, a takie groźby to co możesz wiesz tak? Wysadzić. Tak, no to dawaj, Uważam, proszę bardzo, wysadź. Tego tak. Dobra, wysadź, tak jak jesteś cwaniak, no. Wysadź, no i oho, no to widzisz, będziesz miał problemy z tego powodu. Patrz. O nie. Teraz to masz przekichane. Palion, za to, co teraz zrobiłeś, to prawdopodobnie nie będziesz miał już wstępu na palionowo. Ale żeś teraz se przeskrobał. O nie. O nie, dobra. No i to masz przekichane teraz.